Witam również trener dwóch zespołów. Po prawej stronie pan Mariusz Kura z opiekunem gości. Trener gospodarza wyskowanych po lewej ręce. I tradycyjnie zaczniemy, poprosimy panu trenerów o ocenę tego spotkania. Mariusz Kura oddaje głos. Ja powiem tak, na pewno ten mecz miał takie dwa oblicza. Pierwsza połowa, gdzie strzeliliśmy bramkę i tak naprawdę kontrolowaliśmy wydarzenia na boisku. Była sytuacja na 2-0, być może to była meczowa piłka Marcina Chmiesta, który trafił po dobrej rzutce Szeligi w poprzeczkę. Natomiast wiedziałem, że przyjeżdżamy do zespołu, który tak naprawdę nie kalkuluje, który gra do przodu, gdzie fajną pracę wykonuje trener i że łatwo nie będzie. Natomiast w drugiej połowie zbyt łatwo odpuściliśmy środek i tym środkiem i rozrzucaniem piłki do boku, szczególnie po lewej stronie, Radzionków ugrywał wiele. Tak padła pierwsza bramka na 1-1 i miał jeszcze kilka sytuacji, które mógł wykorzystać. Ten wynik mógł być zgoła inny. Natomiast myślę, że i Artura, i mnie remis nie za bardzo satysfakcjonuje, bo Artur chciał wygrać, ja też chciałem wygrać. I to by było podsumowanie tego meczu. Natomiast jedziemy z punktem i tylko to są te plusy. Natomiast no, w drugiej połowie, gdy zespół drużyny Radzionkowa rzucił się już tak frontalnie do ataku, to myślę, gdybyśmy parokrotnie wyklepali, to byłaby szansa na to, żeby bardzo prosto skontrować. Natomiast brakowało ostatniego podania, nawet decyzji strzału i tak naprawdę skończyło się 1-1, a jeszcze w końcówce, w ostatniej minucie można było dostać bramkę do szatni i wtedy byłoby naprawdę źle. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Trener Artur Skowronek, bardzo proszę. Ja myślę, że trener tutaj, jeżeli chodzi o relację tego spotkania, to chyba wyczerpująco to spotkania opisał i tutaj chyba zgodne są moje zdania, bo one by się powielały. Zgadzam się z opinią trenera, jeżeli chodzi o tą relację. Na pewno gołym okiem widać to, że do tych sytuacji klarownych naprawdę w fajny i taki kreatywny sposób dochodzimy. Już w tym polu karnym znajdujemy się, wydawałoby się, na bardzo wygodnych takich miejscach, żeby to uzupełnić po prostu uderzeniem w kierunku bramki i światło tej bramki, czyli skuteczność. Proszę mi wierzyć, że naprawdę mocno akcentujemy tą skuteczność, czyli tą grę ofensywną, nawet już w polu karnym na zajęciach treningowych. Nie chcę na razie się to przełożyć na ligę i na czym ubolewamy, bo dzisiaj na pewno by ten wynik byłby trochę odmienny. Także od tej strony ja chciałbym określić to spotkanie, natomiast chciałbym też poruszyć sprawę kibiców tutaj na tym naszym obiekcie. Ja rozumiem, że gdzieś tam są jakieś zgrzyty i ja też się potem podpisuję, bo to jest jakiś taki proces, który chyba powinien być. Natomiast chyba nie ta forma, bo ci chłopcy dzisiaj zostawili kawał zdrowia, dążyli do tego, żeby zwyciężyć i zabrakło na pewno tego wsparcia od naszego kibica. Prosiłbym, żeby to się zmieniło, bo naprawdę to nie jest już pierwsze zdanie, czy tam taka kolejka, że o tym mówimy w szatni. To nam jest bardzo potrzebne. Także apeluję od strony mojego zespołu, żeby to się zmieniło. Bardzo dziękuję. Jeżeli są pytania do panów trenerów, zapraszam. Łukasz Mądryga z Zagradowska. Panie trenerze, Paweł Weissman, jeżeli się nie mylę, Marcin Chmiel zagrali po raz pierwszy od pierwszych minut, od szóstej kolejki. Tak mi się wydaje, przynajmniej od meczu czwartą, tak. Może pan ocenić Powiem tak, na pewno pierwsza połowa była w wykonaniu Pawła dobra, w drugiej troszkę słabiej. Paweł zasłużył sobie, bo w ostatnim spotkaniu ligowym, zresztą jak pan wie, strzelił bramkę, był wyróżniającym się graczem, dlatego wyszedł z podstawy do 11, rywalizuje o miejsce w składzie i z Janiczem, i z Juriczem, także niech walczy. Natomiast Marcin Chmiest strzelił 4 bramki w ostatnim meczu rezerw. Wyzdrowiał, wyleczył się, także liczyłem na to, że na takim terenie, gdzie będzie trzeba mocno walczyć, Marcin przyjmie to na siebie i myślę, że nie zawiódł. Oczywiście może nie jest jeszcze przygotowany na 90 minut, natomiast miał, tak jak mówiłem wcześniej, piłkę, którą mógł skończyć, a nie skończył. Następne pytanie wyprzedzę, zapytał pan, dlaczego nie grał Darek Gawęcki. Darek Gawęcki nie grał dlatego, że w piątek dostał jakiś kręcz u szyi, nie wiem jak to nazwać, coś mu szczyknęło, tak naprawdę zastanawiałem się, czy nawet go wziąć ze sobą. Natomiast no, trochę wyglądało to lepiej, wpuściłem go w drugiej części i tyle mogę powiedzieć, dlatego nie wyglądał. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Przegłębiam do pana trenera roku. Pan drużyna grała, ja już zapiszę, jeżeli się nie mylę, grała z Piastem. Jak atlet tych drużyn
na tabeli prezentuje się podobną sonecję. Nie chciałbym to w jakichś takich kategoriach takich wąskich formułować. Ja, jak dla mnie Sandecja to naprawdę rywal dobry. Może dzisiaj wszystko nie wchodziło, ale trener wykonuje dobrą robotę, potrzebuje na pewno czasu. Naprawdę ma siłę ognia z przodu, trzeba to zrównoważyć z grą defensywną. Sandecja to jest naprawdę kluczowy zespół tej ligi. Dziękuję bardzo. Zawodnik wypoczął tutaj trener z Torbanka. Sytuacja, która stworzyła sobie doszli Paweł Piotr, Szymon Strzelcza, ono tam wymagało od nich umiejętności znalezienia się pod tą bramką. Potem nagle ich opuszcza, właśnie co ich opuszcza, wiara, a pewność się wyjść do umiejętności, kiedy już wydaje się, że wszystko jest co najtrudniejsze dla nich. Myślę, że z każdego tego słowa po trochu. Jakby to zsumować jedną całość, to być może te bramki by się podały. Bardzo proszę. Jeszcze pytanie do trenera z Kobronka. Dzisiaj w podstawowym składzie wybiegł Jarosław Koszowski na prawej obronie. Wcześniej na tej pozycji grał Marcin Trzczonka. To jest właśnie konsekwencja wstawienia Koszowskiego do składu. Jakaś kontuzja przydarzyła się Trzczonce, czy po prostu dobrą postawą na treningach Koszowski wywalczył sobie to miejsce w podstawowym składzie? Określę to w takich kategoriach, że bardzo mocno napierał Jarek Marcina na plecach. Długo czekał na tą swoją szansę. Uważam, że Marcin tej objętości miętowej miał sporo w nogach, w serduchu, w płucach i tak dalej. I to było widać. I dlatego tutaj zdecydowałem, że odpauzuję i Jarek dostanie szansę. Jeszcze jedno pytanie odnośnie Michała Nalepy, bo po ostatnim meczu z Piastem Bielice, kiedy dostał czwartą żółtą kartkę, powiedział Pan, że postara się jakoś wyreklamować go z tego zgrupowania reprezentacji. No wiadomo, jaka jest sytuacja kadrowa w ruchu, tak więc pozostawiłby Pan sobie tylko Bartka Kopacza i Rafała Twinowskiego, gdyby Nalepa pojechał na to zgrupowanie. Jest już jakaś decyzja w tej sprawie? Jeszcze teraz będę w kontakcie z trenerem Żmudą, już zaczepiliśmy ten temat. Czekałem na rozwój wydarzeń tego spotkania. Rozwój wydarzeń tego spotkania jest za ciekawy, bo wylatuje Paweł Giel i tu nawet tym sposobem nie można uzupełnić środkowego obrazu, więc ja bym chciał go wyreklamować i mam nadzieję, że trener Żmuda to zrozumie. Mhm. Czyli decyzja w najbliższym czasie? Dzisiaj. Dzisiaj. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do